składy na ten mecz wyglądają następująco. Legia, której piłkarze właśnie wychodzą na murawę. W bramce z numerem pierwszym Maciej Kikolski, dalej z trójką Iñaki Astis, z osiemnastką Piotr Cichocki, z siedemnastką Radosław Cielemencki, 11 Bartłomiej Ciepiela, 14 Kacper Gościniarek, 23 Wiktor Kamiński, 16 Patryk Konik, 21 Mikołaj Kwietniewski, 26 Igor Macenko i 15 Radosław Pruchnik. Numer 48 Dawid Leleń rozpocznie między słupkami w linii defensywy od prawej strony, 32 Adam Pazio, 5 Eryk Mikołajewski, 27 Tomasz Wełna i 19 na lewej stronie kapitan zespołu Grzegorz Wojdyga, przed nimi w środku pola 99 Kacper Roguski, 28 Łukasz Piątek i z dziesiątką Rafał Parobczyk, na skrzydłach 17 Junior Radziński, 29 Marcinio i na szpicy z dziewiątką Patryk Paczu. Jeśli 90 minut spotkania nie wyłoni zwycięzcy, będziemy mieli dodatkowe 30 dogrywki i ewentualnie rzuty karne. Rozpoczęli legioniści. Wyprzedzenie wyczuł ten moment, żeby przejąć piłkę. Świetnie Parobczyk między dwóch rywali. Marcinio ma mnóstwo miejsca. Nie dostrzegł tego Parobczyk, ale świetne podanie i nie trafia w piłkę. Problemy Legii z wyprowadzeniem piłki spod własnej bramki. Odzyskujemy już na wysokości pola karnego Paczuk. Roguski układa piłkę na lewej nodze. Uderzenie bardzo dobre. Kwietniewski dobrze się wmieszał w to Wojdyga. Piłka zostanie w boisku. Tak jest, dochodzi do niej Paczuk. I teraz bardzo dużo miejsca ma Parobczyk. Trochę mu odskoczyła przy przyjęciu, ale naprawił to Rafał Parobczyk. Radziński, miękka wrzutka, bardzo dobra. I co? Nie ma bramki. Jeszcze zamyka akcję Marcinio. Szansa dla Legii na kontrę. Świetny wślizg teraz Adama Pazio, który tę akcję spowolnił, ale jeszcze jej nie skasował. Gościniarek ma dużo miejsca. Trzeba do niego podejść, a nie pozwolić mu na taki właśnie strzał. 1-0. Pazio dośrodkowuje, bardzo mocna wrzutka, ale Marcinio dobrze ją zgrywa. Parobczyk strzały, broni to Kikolski, ależ tam było blisko. Roguski w walce z Kwietniewskim. Oj, teraz będzie ryzykownie, będzie groźnie pod naszą bramką. Cielemencki, przy nim jest Wełna. Cielemencki strzał tym razem ponad bramką. Oj, teraz fatalne to podanie, szansa dla Legii, strzał, broni Leleń, jeszcze dobitka, blok Mikołajewskiego. Podobnie to było w tym meczu ligowym, gdzie w drugiej połowie mieliśmy dużo sytuacji do wyrównania. Żadnej nie wykorzystaliśmy, może dzisiaj, oby tak było, oby dzisiaj była lepsza skuteczność, Parobczyk, ależ to było uderzenie. Marcinio, rzut rożny, wrzutka, lepsza niż te w pierwszej połowie, szansa, Wełna, ależ było blisko. Kamiński. Przerzut na prawą stronę. Tutaj jest Cichocki. Strzał i Leleń. Z dużym trudem. Warchoł. Zagranie górą do Pierzaka. Bardzo dobre podanie. Pierzak strzał. Niewiele brakowało. Ponad bramką uderzał Marcinio. Parobczyk ten. No teraz był faul, ale akcja jest kontynuowana. Marcinio po rykoszecie łapie piłkę Kikolski. Czterech polonistów w murze. Ciepiela uderza ponad murem i Parobczyk. Nie ma faulu. Sędzia to puszcza. Leleń broni. Groźny strzał. Parobczyk. Pazio. Niezłe zagranie. Teraz Paczuk pada w polu karnym. I co? I tak! Jest rzut karny dla Polonii. 87 minuta. I będzie szansa na wyrównanie. Żółta kartka dla Astiza. Teraz szansa na remis w 88 minucie. Piątek czy Kikolski? Łukasz Piątek, gol! 1-1. Wyrównujemy na 3 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. I teraz mamy kilka minut, żeby uniknąć tutaj dogrywki. Marciniec. Smuga, ale po co on grał to górą? Tam trzeba było zagrywać po ziemi. Świerczyński, faul Mikołajewskiego, żółta kartka. I to jest druga żółta kartka dla Eryka Mikołajewskiego. Długie zagranie do Paczuka, zbyt łatwe dla Assisa, ale jeszcze szansa. Parobczyk znowu przegrywa kolejną przebitkę, tym razem z Warchołem. I to jest koniec.
regulaminowego czasu gry, a za moment ciąg dalszy. Dogrywka, jeszcze 30 minut co najmniej nas czeka, bo być może także rzuty karne. Kwiatkowski. Szansa teraz Warchoł. I 2-1 dla Legii. Damian Warchoł. Wełna. Bardzo dobre wprowadzenie. Piątek. Marciniec. Ale za długo leciała ta piłka. Jest piłka w bramce, ale jest faul. Na bramkarzu faulował Paczuk, niestety. Czajkowski teraz do przodu. Warchoł rozpędza się. Warchoł na lewej stronie jest Świerczyński. Musi za nim pędzić Niewiarowski. Świerczyński przełożył sobie piłkę i leleń. Kapitalna interwencja. Paczuk, kolejne świetne przedłużenie. Smuga. Smuga jest w polu karnym, ale jest osamotniony. Teraz szansa. Pazio ponad bramką. Niewiarowski, fatalne nieporozumienie i znowu będzie kontra. Mosiejko za lekki, ten ślizg za delikatny. Za łatwy do minięcia dla Czajkowskiego. Jeszcze Świerczyński, przy nim Niewiarowski. Wrócił Marciniec. Świerczyński, Świerczyński. Wyłożenie 3-1. Paczuk. Miękkie zagranie, Mosiejko. Wyłożenie, faul. Nie ma faulu. Na Tomku Wełnie. Sędzia tego nie gwizdże i kolejna kontra Legii. Świerczyński. Świerczyński, no ale właśnie, to jest to. Leleń nas ratuje po raz kolejny.